Cześć wszystkim! Znowu Pokémon 7. Czyli gramy dalej w Wiedźmina 3. No tak serca z kamienia. Byłem przez całe życie w błędzie. Dobra. Mamy misję do oddania. Która będzie teraz dobrą okazją, żeby odwiedzić miasto, ponieważ mamy trochę złomu do sprzedania. Ale najpierw wiedźmy to. Mam miejsce, które sobie wcześniej zaznaczyłem. Dalej działa o dwa razy hidmy. Okej, wargi. Z nimi nie muszę się bawić. Okej. Więc to jest strzeżony skarb. Strzeżony przez co? Przez dziki. Okej? Nie powinno być problemu. Tylko wezmę... Gdzieś tutaj mam olej przeciwko zwierzętom. Gdzie jest zwierzęta? Dobra. Okej. Okay. Ha! Dziki szarżują. Au! Trzeba na nie uważać. Okej. Okay. Jednak może być problem. Au! To mnie zaskoczyło. Okej, okay, dobra. Uciecam, może wrócę na płotkę. Jeżeli mogę jeszcze. Próbujemy je tak pozabijać. Wyrównamy trochę szanse. Dawaj, Geralt, dawaj! Okej. Okay. Przy okazji wargi się jeszcze przyplątały. Ciekawe, czy wargi zaczną walczyć z dzikami. To by trochę nam pomogło. No, dawaj płatka, dawaj! Okej. Okay. Tak, płatka była trochę mało zgodna. Okej. Okay. Musimy poczeladować trochę znaków. Aż nam przywróci nam żywotność. A! Ta? Tam, na długo nas stunuje ta ich szarża. Trzeba szczególnie na nią uważać. Ha! Okej. Okej, to jest mój pierwszy dzik zabity w grze. Okej. Jeszcze jeden tutaj biega. I to chyba wszystkim, tak? Chyba tak. Przy okazji miecz mi się psuje. A to naprawimy w mieście. Dobra, mamy jakieś... jakieś graty z dzików. Przy okazji troszkę się podleczę, rzucając Quen. Tak. To jest najskuteczniejszy sposób leczenia się za darmo. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. List ze szlachecką pieczęcią. Pancerz wojownika. Jakieś kraty generalnie. Coś jeszcze? Nie, wszystko. Dobra. Troszkę nie było warto, ale tego nie mogłem wiedzieć. Okej. Zobaczmy ten list. Było do czytania. List ze szlachecką pieczęcią. Kamilu, synu Kosy, ten list to ostatnie ostrzeżenie. Nie po to mianowałem cię łowczym, abyś za dziwkami się uganiał. Dziki się rozpleniły, sarny wyżerają sezonki, a wilki niczym nie niepokojone przebiegają tuż pod murami naszej posiadłości. Weź się, chłopie, do roboty, bo skończysz karierę szybciej, jak zacząłeś. Okej. Okay. Czy mamy jakieś blisko? Tak, tutaj mamy jakiś znak. To jest jeszcze jakieś gniazdo potworów, które również zwiedzimy. Że też coś ciekawego tam znajdziemy. Okej. Okay.
Tak, dosyć szybko, jak ktoś zaczyna grać w Wiedźmina 3, zauważa, że bez zwiedzania tych lokacji na mapie daleko się nie zajdzie. Okej. Jakieś insektoidy. Świetnie, że mam wyśmienity olej przeciwko insektoidom. Czekaj, użył się? Chyba nie. Okej. Na potwory trzeba troszkę uważać. Dużo szybciej powodują panikę u płotki niż zwierzęta. Okej, chyba zejdę. Okej, kłęb w sumie może się przydać. No chodźcie tu. O. Okej. No to trzeba uważać. Ha. Ciężko zobaczyć tej strzały. Okej. Kłęb. Okej, okay. Udało się minąć. Na kolejny. Dobra, tej tu. Ha! Sprytny, atakują z wielu stron. Okej. Okay. Gini! Tak lepiej. Okej, okay, Quen. Już nie chcę się dać sparaliżować. Okej, fajnie znowu. A, sam raz, żeby zablokować. No już, przestań pluć. Stało być fajne. A, teraz mnie zatykasz, co? Okej, to za dużo nie działa. Okej, coś tu jeszcze budziłem? Tak, niedźwiedzia, super. Czego się niedźwiedź nie zajmiesz tym czymś, co? A! Super. Super. Okej, chyba się jednak dają. Na razie zostawię mu. Tym, żeby się pobawili ze sobą. Tutaj jest jeszcze jeden. Pająk. O, jeden duży. Zapomniałem o nim. Ha! Głupie jest to, że pozostają poza zasięgiem mojego igni. Chyba może użyję północnego wiatru. Okej. Okay. Nie to chciałem zrobić. Okej. Okay. Jak już się zatrzymają, to dużo łatwiej je pociągać. Ale takie same mają chyba podejście do mnie. Okej. Okay. O, to może trochę zająć. Okej. Okay. Luknąłem trochę gromu. Zwiększyć obrażenia wręcz. I dobra, jeszcze tylko ten jeden został. No chodź tu. Bo wysadzę ci... gniazdo w powietrze. Ja mu to chyba nie przeszkadza. Okej, okay. Płyn. No chodź tu, no chodź tu.
Nie uciekaj. No, na to czekałem. Dobra, tak lepiej. Okej, troszkę nie mi z nimi zabawy jest. Ale to są nowe potwory. W dodatku dodane. W podstawce ich nie było. Więc... Gwiazdo potworów. Najlepiej wysadzić je gwiazdą tańczącą lub kartaczem. Tak. Wcześniej nic nie było, więc... Jeśli się postarali nad... nad ich sztuczną inteligencją. Okej, zaraz zobaczymy, co z tego gniazda wypadło. Generalnie gniazdo można też farmić. Ale jak widzieliście, te pająki się chyba nie za bardzo nadają do farmienia. Okej. Co tutaj mamy? Gniazdę, trochę glifów, spruszkowane, a nic ciekawego. Zazwyczaj w gniazdach znajduje się to, co i tak normalnie dropi z tych potworów, w których to było gniazdo. Okej, miecz możemy schować. I po drobnych opóźnieniach możemy w końcu zajechać do Xenfurtu. A tak jak już mówiłem, granie w Wiedźmina 3 bez zwiedzania tych miejsc na mapie jest dosyć słabe. Ponieważ z tych miejsc ukrytych właśnie różnych lokacji na mapie można znaleźć masę przedmiotów, masę schematów i receptur. I dosyć szybko się zauważa, że bez tego no, nie da się za bardzo grać. Więc to jest taka, powiedziałbym, gralna część zabawy. Okej. Okay. Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płać i nie gadaj! Okej. Okay. Mamy akcji? Nie mamy. O, dobra, 50 koron to nie jest za dużo, to niech się wypchają. Nie będzie, zapłacę. No, to rozumiem. Wzorowa, patriotyczna postawa. Pewnie trzeba by ich ubić. Jakbyśmy ich nie zapłacili. A ja nie lubię zabijać w tej grze ludzi za bardzo. Nie to. To jest to, czym zajmuje się Wiedźmin. Witam panią. Pomściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Powiedz mi. Czemu by nie? Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Udarłeś ze skóry? Ma fantazję. Po prostu ich zabiłem. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Okej, okay, dobra. Dostaliśmy tego złota? To mnie ciekawi. 200, całkiem sporo. Tak za tego typu zadania. Okej, okay, skoro jesteśmy w karczmie, zobaczę, co tu karczmarz ma na sprzedaż. Zapraszam, zapraszam. Pewnie już byłem u niego, więc ta. Pewnie nic ciekawego. Ta. Trochę wódki. Na razie nie potrzebuję. Bywaj. A zwyczaj wódka od karczmarza potrzebuje, kiedy... Potrzebuję zrobić białą mewę. Ona wymaga tak nalewki z mandragorii, wisiówki na spirytusie, co prawie nigdy się nie znajduje w żadnych skrzynkach. I trzeba zazwyczaj po prostu ją kupować. Okej, dobra. Skoro już jesteśmy w mieście, możemy zejść do partnerza. To mamy też kowala. I upłynnić trochę tego złomu, co tu mamy. Ciekawe, czy będzie otwarte. Jest otwarte. Czemu by nie? Witam znowu. Ta. Pokaż mi swoje. I zobaczmy. Płatnerz na szczęście skupuje nawet miecze. I to po całkiem dobrej cenie. Bo nie będzie go stać, żeby kupić wszystkie, które mamy. Ale część możemy również rozebrać. Zobaczmy, czy coś ciekawego. Sztabę ciemnej stali. Ciemna stal jest całkiem przydatna. Więc możemy sobie parę rozebrać. Mogę zobaczyć... Właśnie, zobaczę, co będę potrzebował do
następnego setu. Mistrzowski stalowy miecz z cechu wilka. Sztaba Dwimyru. To już mam, więc dobra, no to już mam wszystkie składniki. Na buty. Gdzie to są? Gdzie to są? Mistrzowskie cechy wilka. Z sztaba meteorytowego srebra, więc jeżeli coś zobaczymy na to, to musimy rozebrać. To pewnie też będzie coś takiego potrzebował. Nie, sztaba Dwimyru również. Ciekawe. Że stalowy miecz i srebrny z tego samego się robi. Dobra. Gdzie jest mistrzowska kurtka? Blablabla. Dwimerytowa blacha. No to można pewnie z dwimerytowej tej wykuć. A rękawice? O. Blacha z meteorytowego srebra. A to też pewnie można wykuć, tak. A poza tym składników mam wystarczająco dużo. Dobra, zobaczmy te blachy. Okej, okay. Mogę jakoś u sztaby Dwimyru zrobić? Tak, mogę całkiem sporo z niej zrobić. Okej, okay. Nie powinno być problemu. Ale dobra, zobaczmy co chcemy. Może niektóre te zbroje... O, wyprawiony skóra z Drakonida. To może się czasami przydać. Płyta z ciemnego żelaza. Koszulę w sumie sobie sprzedam. Rękawice ciekawego. Zbroja Shindal. Odporność na podpalenie plus 100%, 20% moc znaku igni. Całkiem fajne, ale to lekka zbra, więc mnie nie interesuje. Sztaba meteorytowego żelaza. Okej, okay, dobra. Ogarnijmy to jakoś porządnie. Dobra, to co chcemy rozebrać? Może jakiś tańszy pancerz rozbierzemy. Na przykład ten. 840, 831. Dobra, to rozbierzemy. Ponieważ wyprawiana skóra z Drakonida jest dosyć rzadka, to rozbierzemy. Okej. Okay. Parę tych mieczy może też rozbierzemy. O, to się przyda. Dobra. I parę tych mieczy też rozbierzemy. Ja jeszcze mógłby nie. Okej. Okay. A resztę posprzedajmy. Aż ma już też sporo złota. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Dobra. Co chcemy? To sprzedaż. To też niepotrzebne. Okej. Okay. Co jeszcze pylimy? No to już go nie stać. Dobra. I to tyle. To jeszcze naprawimy się. Teraz też możemy jeszcze coś sprzedać. To Shindal. W sumie sobie może zatrzymam. Wrzucę do skrzynki. Ciekawie wygląda. Okej, okay, to. Koszul też już nie potrzebuje. Kusza. Czemu by nie? Przedne wyścigowe siodło tego też nie potrzebuje. Ale dobra, on już nie ma kasy. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Masz glif igni. Ale po zabójczych cenach. Schematy niezbyt ciekawe. Składniki... Chyba nic z tego nie potrzebuję, z tego co widzę. Chyba nie. Dobra. Na razie starczy tego. Bywaj. Mogłem z nim zagrać w Gwinta, bo jeszcze nie grałem, ale... Nie za bardzo lubię bawić się w Gwinta. Okej. Okay. Więc troszkę polepszyliśmy nasze finanse. No i skoro jesteśmy, to możemy się jakoś ugodzić, co? Gdzieś tutaj chyba był
Jakiś fryzjer. Przejdziemy się i zobaczymy. Z drogi. Blokują całą drogę. Ja się pamiętam, że gdzieś tutaj przy wejściu był. Czasami te ikonki się nie pojawiają, ponieważ NPC się nie spawnują poprawnie. Tam spawnują się jak podchodzimy do danej strefy, bądź znajdujemy się w pobliżu, więc... Okej. Widzicie, teraz nawet zniknęła ikonka tego płatnerza, co niego przed chwilą byliśmy, więc... To pewnie ma jakiś związek z proceduralną generacją, powiedzmy... Nie, to jest coś innego. Z tym, że jak się teren wczytuje. Więc troszkę szkoda, że tak to działa. Znaczniki na mapie mogłyby być jakieś bardziej ustalone. Okej. Okay. Ale nigdzie go nie widzę. Wiecie co, poczekam do rana. Tak, odnowimy eliksiry. Zmienię questa, żeby nie spoilować. Okej. Nie widzę już chyba, żeby znowu się pojawił tutaj ten... O, jest fryzjer, dobra, lejdźmy do niego. Tak, przy okazji w jednym z darmowych DLC-ków doszło parę nowych fryzur. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze, ostrzyżesz mnie. Doszło m.in. parę nowych fryzur brody, tak? Możemy przestrzec z brody na jakiś konkretny... na jakiś konkretny styl. Nie wiem. Wcześniej miałem wąs i brudkę. Ciekawie wyglądało. Zostawmy tylko brodę. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej, trochę przystrzyk chyba. Jedna troszkę słaba rzecz, że te właśnie niestandardowe brody nie działają z systemem porostu brody, który był w podstawowej wersji gry. Więc jak już raz się przystrzyżemy brodę, to przestanie ona rosnąć. Ale cóż, dobra. Możemy zmienić też fryzurę. Niezbyt długie, rozpuszczone włosy. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ta obecna fryzura chyba jest takie ładna, ale... Poeksperymentujmy. O nie. Wygląda okropnie. To... Zrób nam długie i rozpuszczone włosy. Jakąś perukę nałożymy. A to... Tamta fryzura wygląda jak jakiś paś. Okej. To trochę dziko wygląda, ale dobra. Bywaj. Trochę bardziej jak w serialu. O nie, z tą zbroją to beznadziejnie wygląda. Nałóż coś normalnego, Geralt. No, tak trochę lepiej. Dobra, pochodzimy trochę z długimi włosami. Jeżeli chcecie, żebym zmienił fryzurę, piszcie w komentarzach. Jestem otwarty na propozycje. Opcje widzieliście. No i dobra. Może przejdziemy się jeszcze do Algirda. Zobaczymy, co się stanie z tym wątkiem głównym. Okej. No i dobra, Olgierd. Co ty nam tutaj zmajstrujesz? A właśnie, cała historia też troszkę trąci Janem Twardowskim, tak? Zobaczcie, zawsze zapominam rzeczy. Na pochybel kurwim synom! Hej, co tu się stało? Jebać wszystko. A, chyba ich motto życiowe. Chyba znudziła im się ta lokacja. Wiedźmin, co połknął kij od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak.
Wiesz jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Co oni tam majstrują? Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Nie tak się ścina głowy mieczem, panienko. Może i byłeś, ale już nie jesteś. Głowy mieczem ścina się na siedząco. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To nie. Zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. W sumie możemy się wtrącić. Oni nie za bardzo mi się podobają. A jak widzieliśmy, Olgierd nie jest zbyt miłym człowiekiem, więc jak kazał kogoś zabić, to jest duża szansa, że ten ktoś nie zasługuje na to, więc... Dobra, spróbujmy najpierw może miłej opcji, chociaż wątpię, żeby to podziałało. Nie. Dobra, przejdźmy do... Nic z tego. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał? Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd! Bo co? Bo cię zabiję! Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? Geralt, postanowiłeś zabawić się w obrońcę uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwysynów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. To wyzwanie? Czemu nie? Z Wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! O! No, robi się ciekawie. Okej, tylko musimy zbroję zmienić. To trochę średnio nadaje się do szermierki. Może właśnie chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj! Czy to było odniesienie do potopu? Nie jestem pewien, ale jestem bardzo przekonany, że to jednak było nawiązanie do potopu. Ale dobra, weźmy jadwisielców, ponieważ czemu by nie? No chodź to, Olgierd. Stawaj! Ha! Możesz jeszcze się spotkać. Dobra. Chyba jednak kliknę sobie również odwarce hidmy. Się okazuje bardzo... bardzo przydatną. Ha! Okej, to może trochę potrwać. Okej, kmicic z Wołodyjowskim troszkę inaczej się pojedynkowali, ale klimat podobny. Troszkę mniej było magii i znaków. Okej. Gwen. Dawaj, Olgierd. Pokaż na co się stać. Ha! Okej. Chyba złapaliśmy go. Nie zamierzam przestawać. Tak. Może wyjdzie mało, że mało tragicznie, ale skutecznie. Olgierd! No dobra, złapaliśmy go słaby punkt, więc... Czemu nie? Ubijemy go jeszcze tak trochę. Nie zamierzam mu dawać szansy. Okej, powinni to naprawić.
Ha! Ach, znając życie, to nie rozwiąże problemu. Właśnie. Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Geralt, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. Puścić go! Upiekło ci się. Przynajmniej słowny. Czasami. Ciekawe, czy oni wszyscy tacy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. No dobra. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. No dobra. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić trzy twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odim, kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Przyjemniaczki. Zwłaszcza z tego Odima. Chodź. Dokąd?
Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Okej. Wygląda to, że będziemy musieli gdzieś z nimi podróżować. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Mamy trochę inną wizję na to. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Ta, akurat. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drąży. Ta, typowy kozak. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Ta. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla siebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto. Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, to będzie ciekawe. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Dobra. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. No dobra. Będzie ciekawy. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. W Alchemii? Do zobaczenia. A może w Rzymie? Dobra. Z bratem powinno pójść łatwo. Ten dom. Zaraza. Jak ja mam przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Dobra. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Dobra. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Tak myślałem. Na nekromancję się nie pisałem.
Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ruth von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Tak. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. A dobra. Zaraz. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Ta, typowe. Okej. Okay. Powodzenia, Geralt. Dzika kompania chyba się już zmyła, że tak to ujmę. Okej, okay, awansowaliśmy poziom. Więc na 34 poziomie możemy ulepszyć cały ekwipunek. Więc do mistrzowskiego ekwipunku wilka. Co zrobimy? Co tym... Au. Ale sporo dymu. Gdzie z tej chatynki? Dobra, mamy zadania. Hulaj dusza oraz zamię otwórz się. Dobra, może najpierw zajmiemy się tym bratem, skoro to ma być trudniejsze. Będzie ciekawie. Dobra, w następnym odcinku. Upgrade'ujemy ekwipunek, tak jak powiedziałem. I może zajmiemy się tym bratem. Kolegą, bratem Evereca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.